A dzisiaj nieco wrócimy do korzeni, ponieważ pojawia się wielu zainteresowanych tematem kryptowalut bez wstępnych umiejętności technicznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Zastanowimy się, czym jest bitcoin i kryptowaluty w kontekście ekonomicznym i jakie mają znaczenie dla dzisiejszej gospodarki. To wszystko mam nadzieję, że w łatwy i przystępny sposób. Zapraszam! Bitcoin i pozostałe kryptowaluty to forma pieniędzy. Inicjatywa po raz pierwszy została zaproponowana przez internet, a początki ich sięgają 10 lat wstecz. Jest to forma pieniędzy, która funkcjonuje jedynie w wersji cyfrowej, zatem nie można jej dotknąć. Pieniądz może być wysyłany i odbierany, podobnie jak e-mail. A wielka zaleta takiego rozwiązania jest taka, że w niektórych państwach, w których jest utrudniony dostęp do instytucji finansowych istnieje możliwość rozwiązania tego problemu, właśnie wprowadzając alternatywny model wymiany środków w postaci kryptowalut. Do tego, by korzystać z sieci kryptowalutowej w zasadzie potrzebny jest Ci tylko zasięg telefoniczny. Nawet w krajach rozwiniętych z dostępem do bankowości, nie w każdym przypadku użytkowanie kart kredytowych, pieniędzy papierowych stanowi Dobry i wygodny element funkcjonowania naszej cyfrowej rzeczywistości. Często uciążliwym, czasochłonnym i kosztownym jest korzystanie z systemu finansowego, którego początki datują już na lata 50. XX wieku. Na przykład płatność kartami kredytowymi. Dokonywanie płatności właśnie w ten sposób w sklepach internetowych często jest po prostu skomplikowane. Ilość podanych czy konieczność podawania danych osobowych wiąże się z tym, że tracimy czas na. Właściwie zbędnych czynnościach. Wielu uczestników tradycyjnych metod płatności narzeka również na kradzieży danych osobowych, na gminne wykorzystywanie systemu typu churchback, nawet kradzieży kart kredytowych, a także pojawiają się pomyłki w miejscu realizowania transferów przez kontrahentów. No a nie zapominając również o kosztach biurokracji, całej infrastruktury bankowej. Główną zaletą wykorzystywania walut wirtualnych, takich jak bitcoin, osadzonych w przestrzeni internetowej, operujących całkowicie w formie cyfrowej, jest to, że są one o wiele lepiej przystosowane do naszego cyfrowego stylu życia. A więc dokonywanie płatności online przy użyciu kryptowalut jest o wiele bezpieczniejsze, szybsze i w wielu przypadkach również tańsze. Kiedy dokonujesz przelewu transferem bankowym, nie dostrzegasz wprost tego Ile wynoszą opłaty transakcyjne? Ponieważ opłaty te musi ponosić sprzedawca, a nie klient. Jednak jest tutaj pewien haczyk. Są to opłaty, które są niewidoczne dla klienta, a jednak istnieją. Zgodnie z zasadami funkcjonowania wolnego rynku i zasad ekonomii, ktoś w efekcie będzie musiał ponieść również i za to swoją opłatę. Sprzedawca najczęściej decyduje się nie tyle na ściągnięcie określonej opłaty za transfer przy płatności przez klienta, ale decyduje się na podwyższenie kosztów sprzedawanych produktów. Zatem likwidując potrzebę istnienia pośredników, używając systemu sieci peer-to-peer, -peer, takich jak właśnie używanych w systemie walut wirtualnych, minimalizujemy własny koszt. Zatem, całość operacji z tytułu mniejszej ilości pośredników jest mniej podatna na przechwycenie danych, a poprzez komplementarność tego ekosystemu, wystawiamy się na minimum ewentualnych intruzów, którzy mogliby wprowadzić do sieci część zainfekowanego oprogramowania. Nie ma tu również miejsca na churchbacki, czy też inne sytuacje mogące prowadzić do nadużyć. Każdy. Z kontrahentów, każdy z uczestników sieci jest zobowiązany do tego, żeby przestrzegać w 100% czynności, które się dokonuje, no i tym samym pamiętać o tym, że od dokonanej już czynności nie ma odwrotu, dzięki czemu klient może się cieszyć też z niższych opłat niż dotychczas. Właśnie z tytułu tego, że nie ma żadnych instytucji zewnętrznych, które czuwałyby nad tym, żeby wszystko przebiegało w określonym kierunku. Pamiętaj jednak, że jesteśmy nadal na samym początku tej finansowej ewolucji i jeżeli przypomnisz sobie swoje pierwsze momenty, kiedy musiałeś korzystać z usług np. zakupów internetowych, nie jeden raz pewnie miałeś wątpliwości, czy naprawdę jest to dobre rozwiązanie, patrząc na zawiłość całej procedury. Z czasem jednak, kiedy korzystałeś z portali typu Allegro czy eBay, mechanizmy dokonywania zakupów online znacznie się upraszczały. Dziś coraz to coraz więcej osób decyduje się na dokonywanie właśnie zakupów w takiej formie, aniżeli decyduje się na tracenie czasu na zakupy stacjonarne. Internet przebył niesamowicie długo drogę w ciągu ostatnich 20 lat. Wiele systemów, z których korzystał jeszcze do niedawna, zostało po uproszczonych, dzięki czemu satysfakcja użytkownika korzystającego z usług również znacząco wzrosła. Teraz korzystanie ze skrzynki mailowej czy sieci hotspot nie przyprawia obol głowy nawet niejednego emerytę. Wszystko to dzięki usprawnieniom, które sprawiają, że z tej całej nowej technologii korzysta się coraz wygodniej. Podobnie z kryptowalutami. Wielu z nowych zwolenników może być pierwotnie zniechęconych tym, co oferują im firmy zajmujące się przechowywaniem czy obrotem kryptowalutami. Nieprzyjazny interfejs, a także złożoność podłączenia się do sieci mogą być dla niektórych przytłaczające. Zatem kryptowaluty nie muszą być koniecznie w tym momencie dla Ciebie. Osoby zamieszkujące kraje, w których istnieje praktycznie znikoma możliwość otrzymania dostępu do usług bankowych, ale także tych z dużym wskaźnikiem korupcji czy też inflacji, powinni być przeważnie zainteresowani takimi rozwiązaniami, jako właściwie Jedynymi możliwościami do wymiany środka wartości. Dla obywateli krajów rozwiniętych rozwiązania oferowane przez kryptowaluty nadal stanowią raczej funkcję ciekawostki aniżeli niezbędnego środka płatniczego. Chyba, że jesteś osobą, która nie może przejść obojętnie wobec takich technologicznych ciekawostek, lub po prostu jesteś osobą zainteresowaną, która chce błysnąć swoją nowo nabytą wiedzą na temat alternatywnych środków płatności w oczach znajomych. Pamiętaj jednak, że technologia ta szybko ewoluuje. Jeżeli teraz nie jesteś przekonany do systemu, na którym operują kryptowaluty, lub po prostu jest dla Ciebie to zbyt skomplikowane, może po prostu warto zaczekać. Nie przekreślaj tej technologii. Pamiętaj o tym, że zmiany zachodzą prężnie i za rok czy za dwa będziesz mógł zmienić całkowicie swój stosunek do tego, jak proste i logiczne wszystko się wydaje. Pamiętaj, że kryptowaluty to przede wszystkim nowy rodzaj systemu otwartego na każdego użytkownika, w którym nie ma bariery wejścia, a środki mogą być przechowywane z dala od jakichkolwiek instytucji pośredniczących, co sprawia, że mamy do czynienia z globalną zmianą postrzegania jednostki wymiany wartości, w której każdy z uczestników zachowuje prywatność swoich operacji oraz autonomiczność przy podejmowaniu kolejnych kroków. Wszystko to sprawia, że mamy możliwość dokonywania płatności o wiele taniej i bezpieczniej i szybciej niż dotychczas, co ogromnie ułatwi posługiwanie się pieniądzem na co dzień. Masz w tym momencie dwa rozwiązania: albo właśnie skoczyć do tego rozpędzającego się już pociągu, albo obserwować zmiany, które zachodzą w infrastrukturze na przestrzeni kilku lat i być może później z większą pewnością dołączyć jako jeden z uczestników technologii. Kto wie, może pewnego dnia będziemy musieli jeszcze tłumaczyć się przed naszymi dziećmi, dlaczego tak długo przystawaliśmy przy łatwo niszczących się i pełnych zarazków papierowych środkach płatniczych czy też plastikowych kartach kredytowych, których funkcjonowanie zależało od pośredniczących instytucji, które pobierały gigantyczne opłaty.